Witam serdecznie. Zaczynamy następną już lekcję trigonometrii. I dzisiaj będzie ważna rzecz, dlatego że dzisiaj sobie omówimy wykresy funkcji trigonometrycznych. Dlatego że te wykresy funkcji, funkcje te są takie jak każde inne, jak mamy wykres funkcji, nie wiem, y równa się x kwadrat, to jest taka parabola. No to dzisiaj poznamy sobie nowy typ wykresów, pokażę jak wygląda wykres dla sinusa, jak wygląda wykres dla kosinusa, no i może też dla tangensa sobie dzisiaj zrobimy od razu. I powiem, co wynika jakby z tego, że te funkcje tak wyglądają i co wynika, i co możemy dobrego wywnioskować z tych wykresów. No dobrze, więc zacznijmy od razu. Pamiętasz, rysowaliśmy takie kółko bez przerwy z tymi ćwiartkami i tam obliczaliśmy sobie te kąty. Tutaj udało mi się zdobyć z takiej książki, której sam używałem. Taki ładny obrazek, zaraz Ci pokażę. Proszę bardzo. Jak widzisz, tu mamy tam, tym się napisanie przyjmu, to jest po prostu funkcja sinus. I tu jest taka tabelka zestawiona, zaraz Ci wyjaśnię, co chodzi w tym rysunku. Tu jest taka tabelka zestawiona. Na górze są to teta, to są jakby nasze x-y, a tutaj pod spodem jest sinus od x, czyli od tety. Teta jest argumentem, a to jest y, a to jest x naszej funkcji, które będziemy w tej chwili omawiać. Więc dla zera, sinus zera jest 0, jak wiemy. Na przykład tutaj sinus 30 jest 0,5, sinus 90 jest 1. To są oczywiście przybliżone te wartości, 45, 60, to są te pierwiastki i tak dalej, przybliżone jak widzisz do dwóch miejsc po przecinku. I tak dalej. I teraz zobacz, jak to wygląda tutaj na naszym wykresie, skąd się to bierze. To jest właśnie nasze znajome kółko, które rysowaliśmy wtedy, żeby określać i liczyć wszystkie kąty, prawda? No i teraz zobacz, jak to wygląda. Kiedy mamy kąt 30 stopni, no to y jest równe 1 druga, prawda? Dlatego tutaj właśnie nanieśliśmy na wykres 1 drugą. I tu powstaje ta fala tutaj, jest nazywana sinusoidą, czyli po prostu wykresem funkcji sinus. I on tak wygląda. Wykresem sinusa jest sinusoida, która ma właśnie ten kształt. I ta nazwa się wzięła właśnie od tego, że i to jest wykres funkcji sinus. No i zobacz, na przykład dla 60 stopni y są tutaj. Y jest tutaj. Czyli ma tę wartość 0,87. Tak? Pierwiastek z 3 przez 2. Dla 90 stopni sinus jest 1. Y się zrównują z r-em naszym. To, co pokazywałem w tej lekcji o tym, jak kąt jest miarą obrotu. I mamy tutaj. I to jest, jak widzisz, szczytowa wartość. Zaraz sobie o tym też powiemy. Szczytowa. Więcej już nie będzie, dlatego że tutaj już opada. Opada na przykład dla 135, to jest po prostu 90 plus 45. Wartość dla 135 jest dokładnie taka sama jak dla 45. Te wartości się powtarzają, jak widzisz tutaj, w tym miejscu, ta wartość jest też taka sama tutaj. Tu jest gdzieś 135 stopni, 135 i ta wartość jest taka sama jak dla 45. On opada i tutaj osiągając 180, w tym miejscu 180 jest 0, czyli to samo co było dla 0, nie dla 90, dla 0. W 270 jest to samo co dla 90. Jak widzisz, jest tutaj taka pewna powtarzalność tego. My to nazywamy okresowością. My mówimy, że ta funkcja jest okresowa, dlatego że ona się powtarza co pewien okres, co pewien czas i właśnie to nazywamy okresem. Każda z tych funkcji będzie miała swój okres, czyli przez okres rozumiemy to, jak często taka funkcja będzie powtarzała swoje wartości. Jak widzisz, funkcja sinus, tutaj zaczynamy, mamy 0, lecimy przez takie wartości, osiągnęliśmy 1, teraz znowu spada, znowu wróciliśmy do 0, spadamy w dół, minus 1 i 0. I teraz, od tego momentu, przestaliśmy już osiągać nowe wartości. Wszystkie, jakie tylko dało się, były tutaj. Tu. Aż do tego momentu. Powtórzyło się nam 0 aż 3 razy, tutaj, w tych 360. I teraz już zaczynają się znowu te same. Na przykład tej wartości nie było wcześniej tutaj nigdzie. To są już ujemne. Tych nie było. One się powtarzają tutaj oczywiście, ale nie były tutaj, tu wyżej. Dlatego mówimy, że funkcja sinus ma okres 360 stopni. Pierwsza rzecz, jaką ma funkcja sinus, to jest okres. I okres funkcji sinus jest równy 360 stopni, czyli w radianach 2π. 2π radianów.
radianów. Teraz spójrz. Okres funkcji sinus jest 360 stopni. 2 pi radianów. Tego będziemy używać częściej. Czyli tutaj, w tym miejscu, jak na przykład sobie będę chciał wiedzieć, sinus x równa się 1 druga. Potem będziemy rozwiązywać takie zadania. Właśnie takie równości. Sinus x równa się 1 druga. Tu gdzieś z boku napiszę. Sinus x równa się 1 druga. Jak nie określę, na jakim to jest przedziale, to zobacz, kiedy sinus x jest równy 1 druga. Sinus x równa 1 druga tutaj. Jak narysuję taką linię, tutaj, to jest linia oznaczająca 1 drugą. I tam, gdzie się przetną, tam jest rozwiązanie. Tak właśnie się graficznie rozwiązuje, tak też można graficznie rozwiązać jakieś równania. I tu właśnie to rozwiązuję. Rysuję sinus x i rysuję 1 drugą w miejscach, które się przetną, tam mam rozwiązanie. No i zobacz, przecięły się. Tutaj, 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 tutaj. I tak będą się przecinać bez końca. Sinus x równa się 1 druga ma nieskończenie wiele rozwiązań. Nieskończenie wiele x-ów mam dla takich, których sinus będzie równy 1 druga. Bo zobacz, 30, tak jak tutaj napisałem, 135, tak? Duże jest nawet powyżej 360, więc tu będzie 390, tak? Tu będzie, no nie chcę się nawet liczyć, ile tutaj będzie. Tu będzie 510, tak? Jeżeli się nie pomyliłem. W każdym razie chodzi mi o to i tak samo na minusie. Spójrz, tutaj ta funkcja dalej biegnie na minusie, oni tutaj ją kropkowaną linią zaznaczyli. Tutaj, o, tu biegnie ta funkcja na minusie. Trochę mi nie krzywo się narysowało. Ale to mniejsza z tym. Chodzi mi o to, tylko żeby ci pokazać, że one też biegną na minusie. Te wartości dla funkcji sinus. I też w pewnym momencie tutaj wyjdą, o, spójrz tu. I tutaj też się pojawi jedna druga w tym miejscu. I tu będzie jakiś ujemny kąt, którego też mi się teraz nie chce myśleć, jaki on będzie. Te kąty poznajemy stąd, to znaczy można je odczytywać z wykresu przez taką symetrię, że tu jest powiedzmy 30, no tu będzie 180 minus 30. Dużo wygodniej, przynajmniej dla mnie, i łatwiej tak jakoś czytelnie jest to robić właśnie zawsze z tego kółka, a na wykres możemy sobie potem to nanieść, albo na wykres będziemy używać wtedy, kiedy będziemy szkicować na przykład i zobaczyć dla nierówności. Kiedy powiem, że sinus x jest większy od jednej drugiej, to on jest większy tutaj, o, tu w tym miejscu, tak? O, tu jest większy od jednej drugiej. I to jest nasze rozwiązanie, czyli on wtedy jest od 30 do 135. Dla takich kątów sinus x jest większy od 1 drugiej. I wtedy się przydaje wykres. A dla wszystkich wartości takie równania będziemy rozwiązywać takim kółkiem. Ja tego też będę się trzymał, żeby w ten sposób rozwiązywać. Ale na razie omówmy sobie dalej ten wykres. Co jeszcze o nim możemy powiedzieć? Zobacz. Maksymalna wartość jest 1, a minimalna wartość jest minus 1. To są skrajne wartości. Czyli mamy max równa się 1. I to jest ważne, kiedy będziesz na przykład rozwiązywał równania i sinus ci wyjdzie 5, to znaczy, że ci źle wyszło. To znaczy po prostu, że ci źle wyszło, bo sinus może być minimum minus 1, maksimum 1. Czyli minimum sinusa jest minus 1. I on tak sobie po prostu wokół tych wartości oscyluje sobie tak. Zmienia te wartości w ciągu 360, a potem te wartości się powtarzają i wciąż w tym samym zbiorze właśnie od minus 1 do 1. I co jeszcze możemy o nim powiedzieć? To w tej chwili dopiero to wprowadzę, zaraz ci pokażę jakby jak to się dalej, z czym to się je. Mianowicie takie funkcje będą miały amplitudę. Sinus i kosinus. Tangens takiego nie posiada, zaraz zobaczysz dlaczego. One mają amplitudę, to znaczy mają taką rozpiętość jakby jak daleko odchodzi w jedną i w drugą stronę. One będą odchodzić w tę stronę i w tę stronę tak samo. Teraz właśnie przed chwilą powiesz, że właśnie powiedziałem, że może być maksymalnie 1 i minus 1, ale jeżeli na przykład zrobię 2 sinus x, taką funkcję, to wtedy cały wykres mi się rozciągnie. Zaraz te przekształcenia wszystkie będziemy robić, tylko po prostu chciałem wprowadzić pojęcie amplitudy. I samo sinus x ma wartości od minus 1 do 1, ale jak pomnożę to razy 2, to będę miał od minus 2 do 2. I ta amplituda w domyśle tej funkcji takiej samego sinus x wynosi po prostu 1, prawda? Bo maksymalnie o 1 się odchylam w górę, tak samo w dół. O 1. Więc tutaj ta amplituda jest zawsze taka sama. I tyle na razie musisz wiedzieć. Teraz pokażę ci wykres funkcji cosinus. Jak wygląda. Aha, nie, jeszcze jedna ważna rzecz. O funkcji sinus w sumie to teraz o tym już od razu powiem, bo myślę, że to jest istotne. Funkcja sinus jest funkcją nieparzystą. Co to znaczy, że funkcja sinus jest funkcją nieparzystą? Otóż to oznacza,
że dla sinus z minus x, może zmarzę na razie tą amplitudę, będziesz pamiętał, mam nadzieję. Potem jeszcze to wszystko dokładnie omówimy. Teraz tylko tak chciałem wprowadzić takie pojęcie. Sinus minus x jest równe minus sinus z x. To jest bardzo ważne. I to jest, to się sprawdza tutaj, jak widzisz, czyli to znaczy, że sinus z minus 30 to jest minus sinus 30. I tak właśnie będziemy liczyć kąty ujemne wszystkie. To widać właśnie dokładnie na tym wykresie. Widzisz? Sinus minus 30 to jest minus sinus 30. Sinus 30 to jest 1 druga, więc sinus minus 30 to będzie minus 1 druga. Powiedzmy, że tu jest gdzieś mniej więcej 30, minus 30, tu, w tym miejscu. Więc tu będzie minus 1 druga. Załóżmy, oczywiście to trochę krzywo wyszło. I to wynika właśnie z tego, ta funkcja jest nieparzysta, czyli właśnie oznacza to, że zachowuje się w ten sposób. Jeżeli dostaniesz zadanie, że masz obliczyć na przykład sinus z minus 60 stopni, czy tam sinus z minus 500 stopni, to robi, że to jest minus sinus 500, to o tym minusie na razie zapominasz, liczysz to tak, jakby to był sinus 500 i potem jeszcze robisz, że to jest minus ten wynik, który ci wyszedł. Dlatego, że ta funkcja jest nieparzysta i zachowuje się w ten sposób. Musisz to też wiedzieć. I tak właśnie wygląda wykres funkcji sinus. Tyle na początek. Teraz wykres funkcji cosinus. Teraz wykres funkcji cosinus. Może na nowej takiej kartce to zrobię. Bam. Wykres funkcji cosinus. Mam też go tak samo, już bez tego kółka, tylko żeby ci pokazać, jakby tak to wygląda. Tak wygląda ta tabelka cała. Jakbyśmy ją chcieli, te wszystkie wartości zebrali, najbardziej takie nam znane, dla których znamy, ile wynosi cosinus. Tak jak widzisz, 90, i cosinus wygląda bardzo podobnie jak sinus, prawda? No, powiedziałbyś prawie tak samo, tylko że spójrz. Sinus zaczynał się stąd i szedł w górę. Zresztą zaraz zobaczmy tego sinusa, jak on wygląda. Tu był sinus, prawda? Sinus zaczyna się stąd, od zera i szedł w górę. O, jakbyśmy tutaj narysowali oś Y, ale to się zrobiło trochę nieprzejrzyste. Może na czerwono to nam postaram się narysować. Jeżeli byśmy tu zrobili teraz oś Y, to tak by wyglądał nasz cosinus. To wtedy byłby cosinus. Widzisz? O, to byłby cosinus wtedy, prawda? Jakbyśmy było minimalnie, jakbyśmy cały sinus przesunęli trochę w lewo, to wyglądałby on właśnie tak jak nasz kosinus. Widzisz? Sinus się zaczyna tutaj już. Tutaj. I leci sobie tak. A kosinus się zaczyna dopiero tu. Więc kosinus i sinus są względem siebie jakby przesunięte. I to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Dlatego, że jedna względem drugiej jest przesunięta to 90 stopni. I to jest bardzo... To wiemy o tym, bo przecież z tego, co ci mówiłem już dawno temu, już wtedy na początku, potem jeszcze jak robiliśmy te ćwiartki, to wiem przecież, że sinus z 90 stopni minus alfa jest równy kosinus alfa. No właśnie stąd to wynika. Dlatego te wykresy się tak zachowują. Jak widzisz, jakbym przesunął to wszystko o 90 stopni w prawo, to bym wyszedł na sinusa tutaj. Czyli jakbym to przesunął. Jakbym zrobił kosinus minus 90 stopni, przesunąłbym to wszystko, to bym uzyskał sinus. Tak samo jakbym sinus przesunął, to bym uzyskał cosinus. 270 jakbym przesunął, zobacz, jakbym przesunął to 270 tu, o, w tym miejscu, to bym uzyskał sinusa, dlatego że ta funkcja jest okresowa i się powtarza. Dokładnie zachowuje się tak samo jak tamta, czyli jak widzisz, te wartości mamy. I teraz co możemy o tej funkcji powiedzieć? Pierwsza rzecz, jaki ona ma okres. Okres jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o tę funkcję, bo no, dużo będziemy tego używać. Ona, zobacz, zaczyna się tutaj, osiąga max, od razu się zaczyna od swojego maksa. Dla 0, 0 jest 1 i więcej nie ma. 1. Teraz spada w dół, w 90 przecina oś x-ów, czyli oś naszych kątów, oś teta, i leci dalej w dół, osiąga skrajną wartość minus 1 i w 270 jest znowu 0, tu rośnie i tu w tym momencie jakby ona się kończy. I tak wygląda jej, kiedy osiągnie drugi raz wartość maksymalną. Wtedy jest jeden okres między dwoma maksymalnymi wartościami. Tak jakbym liczył odtąd, to wtedy tu by się kończyła ta... tu by się kończyła właśnie ta funkcja. Jakbym liczył stąd. To by wtedy ona szła tu, tu i tu byłby koniec. A tak mogę też liczyć między dwoma
dwoma jedynkami. Ona leci sobie w ten sposób. No i jak widzisz, ona tu dotąd sobie doleciała, więc jej okres jest również tyle samo co sinusa, 360 stopni, bo one są jakby względem siebie przesunięte. Te wykresy są bardzo podobne, chociaż mają parę różnic. Zaraz powiem ci, jaka jest chyba jedna z najważniejszych. 2 pi radianów. 2 pi radianów. Jej okres to 2 pi. I teraz tak, amplituda, jak widzisz, też jest 1. Amplituda jest 1 tej funkcji. Amplitudę mamy tę samą, ale co jest bardzo ważne tutaj? Bardzo ważne jest to, wartość minimalna, maksymalna oczywiście też jest 1 minus 1, tego nie będę pisał, ale funkcja kosinus jest parzysta. Jest parzysta, dlatego że tamta była nieparzysta, to wynika z tego, jak zachowują się po prostu funkcje. Ta jest nieparzysta, dlatego że jest symetryczna względem punktu 0, 0, czyli względem tego punktu. Ona jest symetryczna, dlatego że w równych odległościach ona zachowuje jakby pewną symetrię, jest odbite jakby względem tego punktu. Jak będę oddalał, to równie oddalone są od siebie te rzeczy jakby. Myślę, że to widzisz. Nie będę się teraz tym dokładnie zajmował, to jest jakby przebieg badania zmienności funkcji i tak dalej. Badania przebiegu zmienności funkcji, ale chodzi mi o to po prostu, że ona jest nieparzysta właśnie ze względu na tą symetrię względem punktu 0, 0. I z tego wynika, że ona zachowuje się w ten sposób. Za to funkcja kosinus, ona jest parzysta. Funkcja może być albo nieparzysta, albo parzysta, albo żadna. Bo są takie, które są ani nieparzyste, ani parzyste. Akurat te są, jedna jest nieparzysta, a druga jest parzysta. I właśnie kosinus jest parzysty, dlatego że on jest symetrycznym względem osi Y-ów. Bo zobacz, ten punkt i ten punkt są symetryczne. Ten i ten. Symetria, prawda? Tu i tu. Tu i tu. Jest symetryczny tak. Jakbym podzielił tutaj, zrobił, to obie te części wyglądają dokładnie tak samo. Jest, jakbym tutaj postawił lusterko, to bym miał tę samą funkcję jakby tutaj dalej. Dlatego one są symetryczne, mówimy. I wtedy taka funkcja jest parzysta. I co z tego wynika? Funkcje parzyste zachowują się w ten sposób, że wtedy będę miał kosinus minus x, to jest to samo, co kosinus x. Tak to wygląda. Są te same wartości. Właśnie to nam daje parzystość funkcji. I to bardzo wyraźnie widać na wykresie. Nie musiałbyś nawet tego wiedzieć, żeby jakby znać tę zależność, dlatego że po prostu wiedziałbyś, że spójrz, tu w tym miejscu i w tym. Tu jest powiedzmy mniej więcej 45 stopni. A tu jest minus 45 stopni. Minus 45 stopni. No i wartość y-owa dla tych obu jest dokładnie taka sama. Tu jest jakieś y dla nich, dla 450 stopni, czyli 0,71. Tu jest 0,71 w tym miejscu, 0,71. I zarówno 45 stopni ma 0,71 i minus 45 stopni ma 0,71. Więc kosinus minus x to jest dokładnie to samo, co kosinus x. Dobra, także tak wygląda funkcja sinusa i kosinusa. I pokażę Ci jeszcze teraz funkcję tangensa. Jak wygląda funkcja tangens? Tutaj już nie mam takiej fikuśnej tabelki, jak miałem wcześniej, ale mam taki wykres. Mam nadzieję, że uda nam się coś z tego zobaczyć. Tak wygląda funkcja tangens. Zupełnie inaczej. Funkcja tangens kompletnie się różni od tych dwóch poprzednich. To wynika z tego, że funkcja tangens ma asymptoty, czyli miejsca, w których nie możemy jej równoznacznie zdefiniować. Ona dąży do pewnej wartości, której nigdy nie osiąga. Z czego to wynika? To wynika z tego, że tangens theta ogólnie jest sinusem theta przez kosinus theta. Sinus theta przez kosinus theta. A momencik, tylko tutaj zablokuję, bo mi się coś niewyraźnie pisze. Sinus theta przez kosinus theta. Musiałem coś tam włączyć. Sinus theta przez kosinus theta. I spójrz, co jest ważne, kiedy kosinus theta jest równe 0. Kosinus theta w tym naszym wzorze, on musi być różny od zera. Ale co się dzieje, kiedy on się zbliża do zera? Czyli właśnie jak mamy minus 90, bo to jest to samo co w 90, co się dzieje, kiedy on osiąga właśnie te wartości, czyli na przykład 270. Tutaj kosinus się zbliża do zera. I co się dzieje z naszym tangensem? Tangens wynika z sinus przez kosinus. I tutaj im bliżej 90, tym kosinus mniejszy. Tym kosinus jest mniejszy. Spójrz, pokażę to tutaj na
na naszym poprzednim wykresie kosinusa. Im bliżej 90, tym kosinus mniejszy, mniejszy, mniejszy. I on tutaj się zmniejsza bardzo mocno. Prawie dochodzi do zera. Znaczy, on dochodzi do zera w końcu w 90 stopni, ale nie możemy na to pozwolić naszemu tangensowi, gdyż no. Co się dzieje, kiedy kosinus jest 0? Co się dzieje, kiedy dzielimy przez 0? No właśnie. No i dlatego on tutaj rozbiega w nieskończoność. On musiałby osiągnąć nieskończoność, ten tangens. Dlatego to się nazywa właśnie asymptota. To jeszcze będziemy omawiać przy tym przebiegu zmienności funkcji i tak dalej, ale chciałbym po prostu Ci pokazać, jak wygląda ten wykres. Tak wygląda wykres tangensa i co o nim możemy powiedzieć? On też ma okres. Okres ma. Jego okres wynosi 180 stopni, dlatego że on się powtarza co 180 stopni. Jak widzisz, tu się powtarza, to jest jego minimalna wartość. Czyli no, nie znam minimalnej wartości tangensa, no ale powiedzmy, tutaj mamy swoje minimum, ekstremum i tutaj też jest maksimum. I ono się powtarza, jak widzisz, tu jest 90, jeszcze 90 i tutaj znowu ma minimum, czyli 180 stopni. To jest okres tangensa, 180 stopni, czyli pi radianów. Pi radianów. Radianów. Pi radianów to jest jego okres. Amplitudy tangens nie ma, no bo nie znam jego maksymalnej i minimalnej wartości. Właśnie dlatego mówiłem Ci, że nie znam jego amplitudy. I to nie jest ani funkcja parzysta, ani nieparzysta. To jest, przepraszam, to jest funkcja nieparzysta. Dlatego, że jest symetryczna względem punktu 0, 0. Względem tego punktu. Tutaj jest ta wartość, tutaj jest wartość, tu, tu. Tak samo te, tu i tu. Jest symetryczna. Czyli zachowuje się w ten sam sposób co sinus. To oznacza, że tangens minus x to jest to samo co minus tangens z x. To wynika właśnie z tego. Funkcja jest nieparzysta. No i to jest na razie tyle, co chciałem Ci powiedzieć o wykresach tych trzech podstawowych naszych funkcji trigonometrycznych. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.